Witam ponownie. Musiałem przerwać nagrywanie filmu z przyczyn obiektywnych, ponieważ pamięć na telefonie już mi nie pozwoliła dalej nagrywać. I zatrzymaliśmy się na Kornawinie. Tak jak mówiłem, pozłacana koperta i tak dalej. I jeszcze w skrócie, Seiko. Bateryjne. Automatyczne. Omega. Kolejna Omega. Błękitna, niebieska, pokażemy o. Rakieta na układzie planetarnym słonecznym. Też rzadki egzemplarz. No i Schaffhausen 89. Tu już jest wiadomo, precyzja. A to moja biżuteria. 14-karatowa bransoletka o szerokości 6 mm, długości 20 centymetrów w złocie, złota bransoletka, 11 gram czystego złota. A tu już mamy łańcuszek z zawieszką bozi, około, bodaj, nie pamiętam dokładnie, ale około chyba, z tego co pamiętam, 12 gram złota. A długość, wszystko chyba podawałem już, chyba jest napisane nawet, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć na to teraz pytanie, nie pamiętam. Tak jak widać, wszystko w 14-karatowym złocie i rzadkie sploty. Bo lubię rzadkie zegarki, tak więc i rzadką biżuterię. Nigdy nie były zerwane, tak jak było widać. Niekombinowane. Tak samo ten łańcuszek jest rzadkim splotem, tak jak i ta bransoleta. I teraz bez lupy. Tak one się właśnie prezentują. Te drogocenne naszyjniki z kruszcu, jakim jest AU. Złoto według Mendelejewa. I na koniec teczkę już wam pokazywałem. Od Longina po Omegi, czy tam Schaffhauseny. Piekielniki ładnie się nam mienią. I na sam koniec taka, że tak powiem, perełka Żeżele Kult w etui. Pozwolę sobie otworzyć. I co tam w środku mamy? Oto tego etui. Etui jest oryginalny od zegareczka, oczywiście z zegareczkiem w środku. Tu jakiś papruch tylko podszedł. O, już go nie ma. Sukno jest skórzane. Sygnowane marką Żeżele Kult. I wyciągniemy. Co to za prezenty tu się schowały? I już jakaś jaszczurka nam wychodzi. O! I co to nam się kryje? Master Mariner. Kaliber 880. Rzadka tacza, rzadki zegarek, bo ma indeksy arabskie, tak jak widać. A nie, tak jak w większości zegarków, mogę tu pokazać do przykładu o indeksy nakładane jak w tej Omedze. Tu są indeksy, tak jak w większości zegareczków, nakładane. A tutaj już mamy cyferki arabskie. O, to co mogę pokazać. Ładny męski zegarek, chociaż w stylu vintage, nie jest za duży, ale też nie za mały. Dla mnie jest to zegarek w sam raz, lubię w nim chodzić na chociażby wystawne, biznesowe imprezy i tak dalej. Master Mariner. Te zegareczki oscylują się między 5 a 7 tysięcy nawet w stali oczywiście. Mam dla niedowiarków ten sam model zegareczka, tylko że w złocie. Nie pamiętam, czy 14-karatowym, czy 18. No, nieważne. W złocie. Nie pozłacany, tylko w złocie. I była to aukcja na serwisie eBay i doszła do
Nie bagatela małej sumki, bo około 11 tysięcy złotych na nasze. 11 tysięcy złotych. Taki sam, tylko że w złocie. Tu mam oryginalne do niego etui, które również mogę, że tak powiem, komuś dorzucić, dołożyć, takie, żeby był to taki tak zwany nos wtedy, taki zegareczek. Ale wiadomo, że to jest zegareczek już nie tani. Ja za niego dużo nie chcę, tylko można powiedzieć około 5 tysięcy do minimalnej negocjacji, minimalnej. Żeby się tak obie strony, czyli moja i państwa, się nie obraziła. Tak widzimy. Szkoda, że nie mam go rozkręconego ani u zegarmistrza, bym chciał pokazać właśnie, bo mam tylko na zdjęciach jego mechanizm, ale robi wrażenie. Jego mechanizm kaliber 880, ładnie ten wachnik wycięty i tak dalej. I jest to mało tego. Nie tyle, że design, co naprawdę robi wrażenie mechanizm.